Siemaneczko, z tej strony Antek i Jacia, która jest tutaj obok mnie. Jestem! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, a dzisiaj udajemy się do Zamku Czocha na zwiedzanie, ale nie byle jakie, bo jest to zwiedzanie nocne. I nie przewijaj, jeszcze mam dla Ciebie bardzo ważną informację. Jeśli oglądasz ten film na telefonie, to lekko go rozjaśnij. A to dlaczego? Bo jest to zwiedzanie nocne, oświetlenie jest słabe i zostaliśmy poproszeni, aby nie używać... Jak Pan to ładnie powiedział? Żeby nie doświetlać sobie po prostu filmów, ani zdjęć za pomocą fleszy, latarek i tym podobnym. Jeśli zobaczycie gdziekolwiek jakieś latarki, to albo robił to przewodnik, albo my w jakichś, nie wiem, ciasnych przejściach, bo niestety grupy były no, kilkuosobowe i czasami trzeba było pójść gęsiego i w bardzo ciemnym miejscu trzeba było sobie delikatnie, wiecie, latarką doświetlić, ale generalnie tych latarek tam nie używaliśmy. Tak więc Zamek Czocha, zapraszam Was bardzo serdecznie, miłego oglądania. Faceta, który strasznie chciał zostać szlachcicem. Szlachcicem nie był, z urodzenia, drodzy Państwo, był mieszczaninem ulicy w Rostoku, a w 1909 roku chcąc zdobyć szlachectwo, kupuje sobie zamek. Jak sobie kupił zamek, drodzy Państwo, to sobie kupił to rycerskim albo zawołaniem szlacheckim. Do tego ten człowiek nie miał prawa, ponieważ to mogło, tego mogą używać tylko osoby, które są szlachcicami z papierami. Thank you.
pociągać do siebie. Z tej strony znowu ja, czyli Antek oraz Acia, która siedzi obok. I dotarliśmy do końca. Co mogło wam się rzucić w oczy w tym filmie, oprócz tego, że było ciemno, to to, że na zamku jest jakby wymieszanie różnych epok, z tego względu, że zamek jest dość, powiedzmy to prostym językiem, stary i był użytkowany od... Od którego wieku tam mówili? Chyba od XIV wieku, ale jeszcze to zaraz sprawdzę, żeby nie popełnić jakiejś tam gafy. Więc przez różne epoki on był różnie użytkowany, tak? Mamy tam rzeczy z okresu średniowiecza i mamy też z okresu II wojny światowej, gdyż podczas II wojny zamek był siedzibą w sumie wielu różnych wojsk, tak? Polskich, radzieckich, tam chyba też niemieckich, więc historia jest bardzo obszerna. Wszystkiego oczywiście nie pokazaliśmy wam na filmie, całego tego przejścia, tego spektaklu, można by powiedzieć, bo trwało to aż 3 godziny i nie o to w tym chodzi.
Nie o to w tym chodzi, żeby pokazać wam wszystko. Bardziej, wiecie, troszeczkę co nieco wam pokazać, aby was zachęcić do odwiedzenia tego miejsca, bo jest to naprawdę fenomenalna sprawa. Pojechać na dzienne i również na to nocne zwiedzanie. Jak ci się, kochanie, podobało? Było cudownie. Naprawdę. No. Ludzie byli tak cudowni. Widać, że wszyscy się starali i w ogóle to tak zrobić, ale największe wrażenie zrobił na mnie główny prowadzący. Tak, główny prowadzący. Nie widać go tutaj na filmie. Słychać go pod koniec bodajże. Jest to bardzo miły starszy pan, który robił mega klimat. Więc bardzo serdecznie wam polecamy Zamek Czocha, zwiedzanie nocne. Odbywa się ono chyba co tydzień w soboty o godzinie 22. Wchodząc na stronę zamku, wszystko tam znajdziecie. Bilet wstępu to 65 zł. Warto, naprawdę warto pojechać na nocne. My jeszcze musimy się wybrać tam na dzienne zwiedzanie. No ja już powiedzmy tam kiedyś byłem, ale trzeba zabrać Atę, wiecie o co chodzi. I może coś tam, wiecie, też coś nagram. Tak więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję, że zostaliście do końca. Zostawcie łapeczkę w górę, subika oraz dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. Siemanko.